wchodzimy na rynek małopolski i na pewno nie raz jeszcze o nas usłyszycie. Each lime is the signature of a chemical element such as sodium, iron, calcium. It is this array of limes that forms the code which describes the properties and motion of a star. Weekend majowy. Majóweczka, ale w jakim stylu? Huk łopat, sportowe samochody, pokazy psów ratowniczych. Na samym początku powitał nas pan Artur, emerytowany pilot wojskowy. Opowiedział nam historię każdego śmigłowca po kolei. Posłuchajcie sami. Ciekawy śmigłowiec, ponieważ jest to śmigłowiec Mi-2 produkcji, znaczy konstrukcji biura konstrukcyjnego Billa, czyli jeszcze radziecka myśl techniczna. Wyprodukowano w Świdniku ponad 7,5 tysiąca sztuk. Śmigłowiec, który jest z jednej strony prosty, niezawodny i ja zawsze mówiłem, że to jest taki traktor lotniczy. To znaczy, jego można praktycznie wszędzie posadzić, on jest wytrzymały, tego się byle czym i w byle jaki sposób nie uszkodzi. Przy umiejętnym pilotowaniu można było naprawdę bardzo dużo zrobić. Nie znam wypadku, kiedy to ten śmigłowiec zrobił komuś krzywdę. Przeważnie, jeżeli były katastrofy, były awarie, to dlatego, że albo się pilot o to prosił, albo gdzieś tam jakaś nawalanka mechaniku. Dwa silniki turbinowe, GTD-350 i tak jak było, 350 koni mechanicznych, moc każdego z nich. Były wersje transportowe, wersje agro, gdzie z nich opylano, nawożono pola i tak dalej. W wojsku no ten śmigłowiec występował w wersjach uzbrojonych. Miał zamontowane działko 23 mm. O! Fantastyko. Tu? A nie! Trzeba odepchnąć, przełożyć nogę po prostu. Okej. Nieprawdopodobna maszyna. Wygląda po prostu surowo, bym rzekł. Panie Arkadiuszu, proszę opowiedzieć tutaj troszkę o tych przyrządach. No to jest śmigłowiec, gdzie jeszcze wszystkie przyrządy są analogowe, także nie tak jak we współczesnych ekraniki wyświetlane. Tu w pobliżu podstawowe przyrządy pilotażowe. Tutaj na drążku, to jest, jak to fachowo się nazywa? To jest drążek sterowy, tutaj jest dźwignia skoku i mocy. W locie, jak pilot, no to musi pan położyć nogi na pedałach. Prawa ręka na drążku, lewa ręka na tej dźwigni tam. Okay. I cała tajemnica polega na tym, że lecąc ten ruch, że to teraz idzie ciężko, bo nie ma, nie pracuje instalacja hydrauliczna. Jest. Odpycha pan drążek od siebie, więc śmigłowiec z tej pozycji robi taki. Ściągnięcie na siebie, no to zagadarcie do góry. Do góry, to i śmigłowiec idzie do góry, na dół to i... No i to trzeba połączyć wszystko i się wraca. Rozruch przeprowadza się przy pomocy tego. Tu kontrolę prądów. Teraz na jakiś czas trzeba popatrzeć, czy się nic nie dzieje. Była wersja, która miała trzy siedzenia z każdej strony z takim oparciem, no czyli na tamte fotele trzeba było po prostu przejść górą nad oparciami. Tak jest, no bo to jest obudowa zbiornika paliwa. No i tego się nie ma jak pozbyć. W pogotowiu lotniczym nie było tych foteli. W tamtym miejscu, gdzie są tamte dwa, były zabudowane nosze, które się takim łukiem można było tu wyciągnąć na zewnątrz, załadować pacjenta. Tu był tylko jeden fotel i to w dodatku jeżdżący na szynach. Lekarz siedział na tym siedzeniu, pacjent na noszach, tutaj ewentualnie ratownik. No i był obwieszony cały różnego rodzaju sprzętem medycznym. Do pana Artura jeszcze powrócimy. Jerzy Herma, ekspert w szkoleniu psów ratowniczych, razem z Wiesławem Jastrzębskim powiedzą pokrótce, dlaczego psi nos jest niezastąpionym narzędziem w poszukiwaniach ludzi. Dzięki zmysłom psa można w bardzo szybkim czasie zlokalizować i uratować życie ludzkie, czy to pod gruzami zawalonych budynków, czy pod materiałami sypkimi, czy w katastrofach komunikacyjnych, tak jak to było w Szczekocinach, czy w przestrzeni otwartej, kiedy zaginie dziecko bądź osoba dorosła, to psy mają niezastąpione zmysły, dzięki którym właśnie jesteśmy w stanie w bardzo szybkim czasie uratować ludzkie życie. Pracujemy z psami przy śmigłowcach od 2015 roku, ponieważ widzimy w tym sens,
z tego względu, że liczy się każda minuta ludzkiego życia. Od 2015 roku współpracujemy z trzecią grupą poszukiwawczo-ratowniczą na Balicach i tym samym tam zaczęliśmy oswajanie naszych psów ratowniczych z przestrzenią pracy śmigłowca Mi-2, Mi-8. Też uwieńczeniem tej współpracy była praca dyplomowa, którą napisałem właśnie, dotycząca oswajania psów ratowniczych z przestrzenią pracy śmigłowców ratowniczych. Te wiele lat też zaowocowało tym, że kiedy zawaliła się hala gimnastyczna w Czeladzi, zostaliśmy przetransportowani właśnie śmigłowcem. Zamiast jechać godzinę 50 samochodem strażackim, to w 18 minut byliśmy na miejscu działań razem z psem. Wyszkolenie dobrego psa ratowniczego kosztuje około 800 godzin rocznie. I teraz Gary ma 5 lat, ma zdanych 8 egzaminów pod rząd i delikatnie licząc to jest koszt około 160 tysięcy złotych, gdyby rzeczywiście ktoś miał zapłacić za tego psa. Nikt jeszcze nie wymyślił urządzeń, ani rzeczy, ani przedmiotów, ani maszyn, które by były lepsze od nosa psa. Nosa psa nie da się oszukać. Każdy pies ma w nosie tych komórek, tych części tyle, że po prostu tym nosem czytają wszystko. Emocje, wszystko, co możemy sobie wymyślić, to psy czytają, czują to. Pies słyszy też więcej niż my słyszymy, słyszy infradźwięki, a niestety śmigłowiec czy samolot to jest taki wielki żyroskop, który praktycznie cały się trzęsie, cały się rusza, cały się wibruje i pies to wszystko czuje swoimi łapami, swoim nosem, swoimi oczami, swoim słuchem. I najważniejsze jest na początku przyzwyczaić do tego psa i jak pies złapie to, o co nam chodzi i pokażemy psu, że to nas nie zabija, to pies to zrozumie, że jego też to nie zabije i zacznie to lubić. Eksploatowany do dzisiaj w wielu krajach na całym świecie. Bo to też jest taki traktor, to jest taki śmigłowiec nie do zarżnięcia, tak wszystkie warunki na najgorsze. Z radzieckim sprzętem była jedna sprawa, o której się mało mówi, a która była w wielu wypadkach dobra. Amerykanie mają bardzo wyrafinowaną technikę. To jest dużo lepsze, jeśli chodzi o parametry, ale wymaga już obsługi od odpowiedniej kulturze technicznej. A Rosjanie, te śmigłowce to latało po całym świecie przy różnych, nieraz bardzo dziwnych obsługach technicznych prowadzonych przez jakieś dziwne instytucje. Latało to tak samo jak Mi-2 i ten na głębokiej Syberii, gdzie było dwóch pilotów, jakiś mechanik, niekoniecznie trzeźwi, a prowadzili obsługi, latali i to latało. To jest śmigłowiec, który zasadniczo zawsze był śmigłowcem transportowym, tylko albo tak jak tu, tylko takie ławki dla żołnierzy desantu, albo te ławki można było podnieść do góry i wtedy od tyłu, przez otwartą klapę z tyłu, można było załadować jakiś sprzęt, jakieś tam towary. No raz na jakiś czas, to na każdym śmigłowcu tak jest, że po wylataniu tam odpowiedniej ilości godzin, to jest 50-100 godzin, śmigłowiec musi przejść dokładniejszy przegląd. Codzienny przegląd robi załoga, czyli ten pilot z mechanikiem tutaj wystarczali. Raz na jakiś czas on trafiał do hangaru, przychodziła ekipa, która robiła dokładniejszy przegląd. Dalej do roboty. Charakterystyczny budynek w Choczni, przy którym akurat się znajdujemy, to nic innego jak certyfikowane lotnisko i lądowisko dla śmigłowców. Wszystkie śmigłowce, które tutaj widzimy, są śmigłowcami sprawnymi bądź certyfikowanymi do ich sprawności, bądź w trakcie serwisu. Jako przeciętny Kowalski jak najbardziej możesz tutaj do nas przyjechać. Jako GSA Aviation przy współpracy z MR Poland jesteśmy certyfikowanym przewoźnikiem AOC i ATO, więc możemy wykonywać kursy i szkolenia do licencji zarówno turystycznej, jak i później do licencji zawodowej. Dzisiaj GSA wraz z MR Poland, wraz z turbopomocą, wraz z Hydra Performance postanowiliśmy zrobić majówkę i nic innego jak otwarcie sezonu lotniczego. Podczas gdy sezon lotniczy oficjalnie się rozpoczyna, widzimy lotnisko pełne ruchu i hałasu. Śmigłowce startują i lądują, załogi i personel lotniska stoją na wysokości zadania, dbając o bezpieczeństwo imprezy. Wspaniałe wydarzenie, miejmy nadzieję, że następnym razem przyciągnie jeszcze więcej sympatyków lotnictwa.